Jordan as a name. Nie wiem, mi powiedział po 7, ale spróbuję się utargować do piątki. Dobra. Golf clubs. The left handed. Yeah, I'll put them all together. Jak mogliście zobaczyć na tych krótkich fragmentach, odbyło się kolejne polowanie na gry na Targu Rupieci. Udało nam się wypełnić torbę po brzegi grami, nawet nie da się jej domknąć.
Udało się również i zakupić coś z retro, tak więc naprawdę jest trochę ciekawych rzeczy. Bardzo trudno się nagrywa w tym miejscu, wiecie, trzeba się rozglądać za grami, trzeba tutaj trzymać kamerkę, no nie korzystam z kamerki, którą mógłbym sobie doczepić do klatki piersiowej, głowy czy też ramienia, bo po prostu nie chcę na siebie zwracać aż tak dużej uwagi, ale jak coś, telefon służy mi jako latarka i przy okazji udało się co nieco nagrać, tak więc mogliście zobaczyć, co udało się mniej więcej zakupić. Tak, trochę gier u poszczególnych sprzedawców jest. Red Dead na PS4, Red Dead 2 zakupiony za 2 funty. Oczywiście zawsze warto brać dobre gry w dobrych cenach. Tu mamy Red Deada na 360 za funta, z tym, że bez mapki. Tu mamy GTA Liberty City Stories, też zakupione za funta, tradycyjnie też bez mapki. Dalej mamy za 2 funty Forzę 7, która wciąż jest w cenie na Xbox One. To był dobry zakup. I też za 2 funty u tej samej babki zakupiłem Far Cry'a 5. Tu jest Far Cry 5. Dalej u innego sprzedawcy za 2,5 funta Cyberpunk 2077. Są dwie płytki i to był naprawdę dobry zakup. Dość sporo gier wyłożył, to znaczy było to w jakimś pojemniku i chapnąłem garść gier, nawet nie wiedziałem, co tam jest, i dalej przeglądałem i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że akurat tam był Cyberpunk. Był jeszcze Spyro, ale ten koleś powiedział, że Spyro leci z konsolą i ktoś tam wyrwał tą konsolę też za spoko pieniądz, bo za 7 funtów. I tak, tutaj jest Final Fantasy 10 i 10 2. Akurat mam to, ale w wersji amerykańskiej, więc sobie podmienię jej. Tu mam wersję europejską za 1,5 funta. Taka fajna gra się trafiła tym razem. I również za 1,5 funta na oryginalnego Xboxa mamy Splinter Cell, Pandora Tomorrow, Folia, więc tak to już sobie pozostanie. Bardzo dobre znalezisko moim zdaniem, oczywiście zawsze gry w folii mile widziane. Jak już to tyle lat przetrwało zafoliowane, to niech tak sobie to pozostanie. Widzę, że tu jest małe naderwanie tej folii, ale nic takiego tragicznego, poza tym jest ok. No widzicie, wciąż zafoliowane gry się trafiają na wysypisku śmieci, jakim jest Star Group Yeti. Tak, u jednego sprzedawcy za 8 funtów, 2 funty za grę, zakupiłem 4 tytuły, jest Harry Potter na PS3, już nie pamiętam, czy mam tą część, czy nie. Need for Speed Underground, część druga, komplecior. Tutaj jest Resident 4 w platynce. Widzę, że nie ma tego poradnika, bo tu jeszcze był dołożony poradnik. To jest tylko instrukcja i jest reklama Devil May Cry, część czwarta na PlayStation 3. Ale też fajne znalezisko. I tu bardzo droga gra, coś, o czym oczywiście od razu wiedziałem, że to jest droga gra, ponieważ parę lat temu udało mi się to już zakupić na Targu Rupieci. Wipeout Pulse, ładny komplet, bardzo droga gra, bardzo rzadki okaz i od razu warto z miejsca po to było sięgnąć. Tak, dalej mam u jednej babki za 10 funtów udało się zakupić jeden kontroler i parę gier. Jest coś z retro i to coś chorego z retro, bo takie rzeczy się nie trafiają. Tak, jest kontroler do PS3 w całkiem dobrym stanie, ale to nie jest DualShock 3, to jest Six Axis. Dalej Harry Potter,
O, to takie tradycyjne gry, które warto brać na wymianę. Lego. Tu jest Jurassic World, Lego. W sumie te gry często się powtarzają. Tutaj jest Lata 1-4, Harry Potter, Lego. Wii Sport Resort. Też często nam to wpada. Kurczę, miejsca mi już tu powoli brakuje, a tych gier jeszcze trochę jest. Znowu Wii Sports. W sumie jak co tydzień nam to wpada. I tu jest coś z retro. Na Game Boy Color jest F1 World Grand Prix. Nigdy w to nie grałem, a wiem, że ta gra również chyba była wydana na Nintendo 64. O ile dobrze pamiętam. Jest i na GBC. I tu konkretny klasyk. W tym pudle z grami u tej babki się okazało, że jest baseball na NES-a. Wydanie, to wydanie szło na Wielką Brytanię, na Włochy i do Australii. Zobaczcie, jak to się prezentuje w środku. Pudełko może nie ma się najlepiej. Tu możecie zobaczyć, na jakie regiony to szło. Ale kartridż jeszcze w woreczku, w oprawce, stan idealny wraz z instrukcją. Instrukcja jak nowa, kartridż jak nowy. No i również jest ta steropianowa wkładka w środku pudełka. I takie oto znalezicho. Ta babka mówiła, że za każdą grę chce funt 25, a za kontroler 3 funty. Ja jej dałem po prostu za to wszystko dychę, co tu mogliście zobaczyć. I bardzo fajne znalezisko. Ja zrobię trochę miejsca i przejrzymy już ostatnią partię gier zakupioną u jednego sprzedawcy. I ostatnia porcja gier i nie tylko gier, bo jeszcze są dwie konsolki. Zakupione wszystko zostało u jednego sprzedawcy za 20 funtów. Tak, Nintendo. Nintendox. Widzę, że jest komplet. Jest instrukcja do DS-a i są dwa DS-y. Zielony DS posiada grę Animal Crossing. Coś, co ostatnio też nam wpadło. Jeszcze go nie testowałem. Nie odpala. Się podładuje i się sprawdzi, jaki będzie stan tej konsoli. Ale czarny odpala i wszystko śmiga jak należy. To już sobie przetestowałem przed zakupem. Jest dobrze. I tak, z gier też takie tradycyjne tytuły. Fight Night Champion. Coś, co wpada nam w sumie co tydzień. Kolejny Jurassic World. Tu mamy Red Dead Redemption. Widziałem, że inni łowcy sięgali po tą grę i odłożyli to, bo tu była pęknięta wkładka na drugą płytę i oni myśleli, że jest tylko jedna płyta. A ja sobie sprawdziłem, okazało się, że są dwie płytki i jest spoko komplet, bo i zachowała się mapka. Bardzo fajne znalezisko w postaci tej gry. Jest i Half-Life 2, The Orange Box. To ostatnio nam wpadło. Widzicie, te gry wpadają i się powtarzają. I coś, o co bardzo trudno, jeśli chodzi o 360. Back to the Future The Game. Wydany z okazji 30. rocznicy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy też nie. Też nie mam pojęcia, czy to zostało wydane na PS3. Jeśli tak, może warto będzie to sobie dołożyć do kolekcji w wersji na PS3. Oczywiście na Xboxa gier nie zbieram, więc to będzie mogło iść na wymianę. I tyle tych wszystkich znalezisk. Oczywiście baseball tutaj mnie zszokował, jak tam się pojawił w tym pudle. Niestety była tylko jedna gra na NES-a i udało mi się to
zawinąć. Konsolki, podejrzewam, że będzie sprawna ta konsolka. Wyczyści się. Brakuje stylusa. Przy tej konsolce stylus jest. Te zaślepki na kartridże z GBA są. Tak więc, no, miejmy nadzieję, że ten zielony będzie śmigać. Powinien kontroler. Może też będzie śmigać. Jest rozładowany, ale ogólnie w dobrym stanie. I tyle tych wszystkich znalezisk. Zapłaciłem za wszystko coś około 55 funtów. Coś około 60 funtów. Trochę wyszło pieniędzy na to, ale moim zdaniem bardzo fajne znaleziska. Oczywiście to leci z miejsca do kolekcji, pomimo tego, że mam tę grę w postaci samego kartridża, chyba z regionu USA, to fajnie będzie to sobie podmienić. Final Fantasy też poleci do kolekcji i ten Splinter Cell, a reszta prawdopodobnie na wymiany. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć!